Cześć, nazywam się Łukasz Mielski, jestem z firmy MSI. Oprowadzę Was trochę po naszym stoisku. Tutaj mamy sekcję notebookową najnowszych notebooków serii gaming na kartach graficznych NVIDIA serii 9, czyli najnowszej generacji. Jak widać, tutaj grają sobie Borderlandsa pre-sequel, jest to premierowy tytuł. Wszystkie funkcje, można przetestować wszystkie funkcje, jeśli chodzi o NVIDIA, GeForce Experience na tych notebookach. Pokazuje wszystkie możliwości karty graficznej. Tutaj mamy GS70 w nowej stylistyce, takiej czerwonej, gamingowej, na karcie graficznej 970. Tutaj mamy najmocniejszą maszynę, smog, jeśli chodzi o wydajność. To jest GT72 Dominator Pro, na którym działają wszystkie najnowsze tytuły, które wyszły w tym roku i które wyjdą w przyszłym roku. Czyli Wiedźmin, Dying Light na pewno będzie na nim działał. To jest seria Sensilo z kartami graficznymi MSI GTX 970, czyli też najnowsze karty graficzne. Oprócz tego jest też wersja ze starszymi kartami, 760-kami. Na monitorach od LG i klawiaturach SteelSeries można tutaj sobie pograć. Też Borderlands pre-sequel. Dzięki uprzejmości firmy NVIDIA. Weronika i Monika. Monik, no jakie piękne imiona dwa. Także proszę bardzo o pozdrowienia tutaj do obiektywu, jeżeli można. Pozdrawiamy. Skąd? Z PGA. Brawo, dziękuję serdecznie, dziękuję Wam. Mamy najmocniejszą maszynę, chyba na targach, obawiam się. Komputer, komputronik Infinity F7 z wodnym chłodzeniem. Mamy cztery karty graficzne 980, oczywiście MSI. No, kosztuje to swoje, ale to jest takie Ferrari, jeśli chodzi o desktopy. Dostępne w komputroniku. Już okazyjna cena 26 999. A tam mamy turniej rozgrywany na naszych notebookach GS60 i GS70. To są notebooki, które są teraz w promocji, jeśli chodzi o komputronik. Można kupić 400 taniej. Te notebooki, jak widać, można grać tutaj w Cantera. Jest mini turniej organizowany z nagrodami fajnymi. Oprócz tego wieczorami można sobie pograć też Borderlands pre-sequel. Przejdźmy dalej jeszcze. Tutaj dzięki firmie Cenega możemy pograć w cywilizację, najnowszą cywilizację Beyond Earth i na all-in-one'ach naszych najnowszych i na Nightblade'zie. Na all-in-one'ie AG22.0, 24.0, 27.0. To są all-in-one'y gamingowe. Jeden jest all-in-one'em takim bardziej biznesowym, to jest Adora. Jeszcze zobaczymy tutaj komponenty. To są nasze premierowe karty graficzne z najnowszym chłodzeniem Twin Frozen 5. To jest 970 NVIDIA GTX 970 z najcięższym chłodzeniem, które jest dostępne na rynku. Najlepiej właśnie pasuje do niej nowa płyta główna z serii X99 Gaming i Z97 Gaming AC. Samo to, że jest tyle ludzi, to pokazuje też, jak targi się rozwijają. No i my też coraz aktywniej działamy, jeśli chodzi o PGA. Mamy więcej premier zawsze przygotowywanych pod kątem PGA. Mamy promocje po to robione. Te wszystkie najnowsze notebooki, karty graficzne, płyty główne i all-in-one'y też sprowadzaliśmy specjalnie na PGA, żeby pokazać nowości. Zdecydowanie jesteśmy na prawie wszystkich największych imprezach w Polsce, jeśli chodzi o gaming. Na wszystkich turniejach e-sportowych najważniejszych, więc gracze już nas znają. Znają nasze produkty, wiedzą, że na notebookach już się da grać spokojnie w najnowsze tytuły. I to
zdecydowanie wpływa na sprzedaż. Mamy tutaj tłumy cały czas, dużo ludzi nas odwiedza i testuje nasze produkty. Dużo ludzi się też pyta o te produkty, gdzie można kupić, jakie mają właśnie, jaką mają wydajność, karty graficzne i tak dalej. Jest bardzo duże zainteresowanie, więc ja jestem bardzo zadowolony.